Słowa Ewangelii według świętego Marka. Faryzeusze zaczęli rozprawiać z Jezusem, a chcąc wystawić Go na próbę, domagali się od Niego znaku. On zaś westchnął głęboko w duszy i rzekł: czemu to plemię domaga się znaku? Zaprawdę powiadam wam, żaden znak nie będzie dany temu plemieniu. I zostawiwszy ich, wsiadł z powrotem do łodzi i odpłynął na drugą stronę. Jezus czynił wiele znaków i cudów. Faryzeusze jednak byli tak zaślepieni, że żadnego z nich nie dostrzegali. Dzisiaj także spotkać możemy wielu ludzi, którzy notorycznie narzekają. Nic nigdy im się nie podoba. Zawsze są niezadowoleni. Ten, kto nie potrafi dostrzec dobra w swoim życiu, nie jest zdolny dostrzec dobra w drugim człowieku. To jest przyczyną naszego nieustannego narzekania i biadolenia. Sądzę, że właśnie dzisiejszy fragment dobrej nowiny jest swoistym wyrzutem sumienia dla każdego z nas. Ewangelia stawia nam bowiem pytanie, czy potrafimy dostrzec te drobne cuda w naszym życiu, których dokonuje Bóg? Czy jesteśmy wdzięczni Bogu za wszystko, co nas w życiu spotyka? Jeśli swoją uwagę koncentrujemy na naszych brakach, na złu, którego doświadczamy, lub na wadach i grzechach innych ludzi, to tak naprawdę nie poznajemy Boga ani Jego dzieł, ale adorujemy demony i dzieła ich rąk. Zadaniem nas, chrześcijan, jest kontemplacja Boga pośród tego świata, a dokonuje się ona poprzez czynienie dobra, dostrzegania dobra w sobie i wśród nas oraz na afirmacji dobra. Zło jest krzykliwe, a dobro ciche. Potrzeba, abyśmy z większą uwagą szukali dobra, czyli znaków, które dokonuje Bóg, i je ukazywali innym.